Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Ludzie ciągle zadają sobie pytanie, co przyniesie im przyszłość. Kryzys gospodarczy i finansowy, upadek rządów, masowe demonstracje, inflacja, niepewność geopolityczna, kryzys surowcowy. Dokąd to może nas zaprowadzić? Czego możemy się spodziewać? Czy świat upadnie, czy nie? Czy geniusz ludzki rozwiąże problemy ekonomiczne, polityczne i socjalne? Odpowiedź na te pytania znajdziemy tylko w Biblii. Bóg pisze historię, zanim się ona jeszcze wydarzy. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on. I dokonuję wszystkiego, czego chcę. Izajasza 46:10. Biblia zawiera wiele wypowiedzi wyprzedzających fakty i wszystkie wypełniły się z niewiarygodną precyzją. Dlatego powstaje pytanie, co mówi Biblia o wydarzeniach, które nastąpią w przyszłości? Jezus Chrystus przyjdzie znowu, część druga. Czym jest proroctwo? Biblijnym proroctwem są słowa, które w imieniu Boga wypowiada mężczyzna lub kobieta mająca właściwą postawę i zajmująca należyte jej miejsce, jak na przykład Debora, zgodnie z pierwszym listem do Koryntian 11 rozdział. Mężczyzna, jak prorokuje, ma mieć odkrytą głowę, kobieta, gdy prorokuje, ma mieć nakrytą głowę. Prorok otrzymuje wiadomość od Boga i przekazuje ją odpowiedniej osobie. Tak na przykład Bóg powiedział kiedyś do Jeremiasza: oto wkładam moje słowa w twoje usta. Ty więc przepasz swoje biodra, wstań i mów do nich wszystko, co ja ci każę. Mówi o tym Jeremiasza, 1 rozdział 9 i 17 werset. Proroctwo często zaczynało się słowami: tak mówi Pan. Widzimy to m.in. w Izajasza 10 rozdział 24 werset albo 28 rozdział 16 werset. Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Jaki jest cel proroctwa? Proroctwo nie jest przekazywane po to, aby zaspokoić ludzką ciekawość dotyczącą przyszłych wydarzeń. Ono zresztą nie zawiera jedynie opisów dotyczących przyszłości, jak widzimy na przykład w pierwszym rozdziale Księgi Aggeusza. Zadaniem proroctwa było objawienie słuchaczom Bożej woli w celu osiągnięcia co najmniej dwóch rzeczy. Po pierwsze, zmiany ich obecnego postępowania. Przykład: jeśli Pan Jezus mówi do nas: ja przyjdę wkrótce, a moja zapłata ze mną, to pragnie nas zmotywować, abyśmy w tym krótkim czasie do Jego przyjścia wiernie Mu służyli. Mówi o tym objawienie, 22 rozdział, 12 werset. Po drugie, w celu zachęcenia ich do częstszego rozmyślania o Panu Jezusie, o Jego cierpieniach, Jego przyszłej chwale, Jego roli i stanowisku, jakie zajmie w przyszłości. To jest kluczowym przesłaniem proroctwa. Mówi o tym pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 11 werset. Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Czy biblijne proroctwa rzeczywiście się wypełnią? Dowodów na wypełnianie się biblijnych proroctw jest wiele. Setki proroctw Starego Testamentu już się wypełniło. Wiele z nich wypełniło się już w czasie starotestamentowym. Na przykład proroctwo Jeremiasza
o 70-letniej niewoli południowej części Izraela w Babilonii. Widzimy to w Jeremiasza, 25 rozdział, od 11 do 12 wersetu. Powrót z niewoli pokoleń z południowego Królestwa Izraela do swojej ziemi. Jeremiasza 29:10 oraz Ezdrasza 1:1. Proroctwo Izajasza o Cyrusie. Izajasza 44 rozdział, 28 werset albo 45 rozdział, 1 werset. Proroctwo Daniela o czterech królestwach. Daniel 2 rozdział, 4 werset lub 7 werset. Proroctwo Izajasza o Hiskiaszu. Izajasz 39 rozdział, 6 i 7 werset. Wypełnienie się słów jakiegoś proroka dowodziło tego, że był on posłany przez Boga. 5 Mojżeszowa, 18 rozdział, 22 werset. Wypełniło się także wiele proroctw dotyczących narodzenia, życia, cierpień, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, jak to opisano w Ewangeliach. Widzimy to m.in. w Michała 5 rozdział, 1 werset, Daniela 9 rozdział, 26 werset, Psalmów 22 rozdział, Izajasza 53. Również po wniebowstąpieniu Chrystusa wypowiedziano wiele proroctw. Pierwsze proroctwo, zburzenie, wypełniło się wiele proroctw. Również po wniebowstąpieniu Chrystusa wypełniło się wiele proroctw. Zburzenie Jerozolimy w roku 70 po Chrystusie, co widzimy w Łukasza 21 rozdział, 20 werset. Rozwój chrześcijaństwa zapisany w objawieniu 2:3. Wypowiedzi dotyczące końca okresu chrześcijaństwa. 2 Tymoteusza 3 rozdział. Żadna inna księga istniejąca na świecie nie może się poszczycić tak wielką liczbą wypowiedzianych i spełnionych proroctw. Ich dokładność i liczba nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do wiarygodności Biblii. Tak samo spełnią się wszystkie proroctwa dotyczące przyszłości. Co mówi proroctwo o Kościele Bożym? Będzie przedmiotem kolejnego odcinka. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj temat, ciąg dalszy z rozważań na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, czyli Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I dzisiejszy temat to jest temat, co mówi proroctwo o Kościele Bożym. Czy proroctwo cokolwiek mówi o Kościele Bożym, możemy po pierwsze sobie zadać pytanie, czym jest Kościół Boży. Kościół Boży według Biblii to jest eklezja, greckie słowo, co oznacza wywołani święci albo wywołani wywołani ze świata do Chrystusa. A więc już z samej definicji widać, że proroctwa starotestamentowe na pewno nie odnoszą się w żaden sposób do Kościoła. Kościół nie jest objęty proroctwami jako taki, gdyż proroctwa są powiązane z ziemią, a niebiański charakter ma Kościół Boży, co zresztą widać, że żadne proroctwa nie odnoszą się do Kościoła Bożego, ani jedno z nich. Jedyne odniesienie, jakie znajdujemy na temat Kościoła, to jeśli chodzi o proroctwa, to jest objawienie 2 i 3 rozdział. Tam znajdujemy listy do zborów i objawienie 21 i 22 rozdział oraz elementy, które wskazują w objawieniu 21 rozdział na zstępujące z nieba, podobne do oblubienicy, miasto Jeruzalem. A więc podstawowa rzecz, jeżeli nie jesteś jeszcze częścią Kościoła, to będziesz częścią Bożych sądów tu na ziemi.
ratuj się z tej sytuacji, ponieważ jest to sytuacja, która z pewnością ci się nie spodoba. W jaki sposób stać się częścią Kościoła? Należy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, bo Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty zamiast ciebie i Pan Jezus Chrystus stał się grzechem zamiast ciebie. I Pan Jezus Chrystus, jeżeli w Niego wierzysz, może stać się twoim osobistym Zbawicielem. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom, tak usłyszał strażnik więzienny w mieście Filipia. I on uwierzył Bogu. I także widać, że i dziś to działa. Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony. Jeśli nie uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz potępiony i na zawsze trafisz do jeziora ognia i siarki. Musisz zatem pokutować. Pokuta polega na tym, że twoje życie oceniasz w świetle Bożym i widzisz, że Bóg jest święty, a ty nie jesteś święty. Bóg jest święty i dobry, a ty nie jesteś dobry i nie jesteś święty. Zatem, żeby być z Bogiem, musisz po prostu zrozumieć, że ty do Boga nie pasujesz. Ty do Boga nie pasujesz. Ty możesz jedynie przyjść do Boga przez Pana Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu Golgoty zamiast ciebie. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a staniesz się częścią Kościoła i wtedy żadne z tych proroctw, które dotyczą właśnie ziemi, nie będą ciebie dotyczyć. Będziesz miał życie wieczne z Jezusem Chrystusem z dala od ziemskich spraw. Albowiem nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze znikome ciała w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Więc jeżeli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, twoja Ojczyzna będzie już w niebie. Dziękuję Państwu za uwagę. Czytajcie Biblię, Słowo Boże. Skrytka pocztowa 31, 63 500 Ostrzeszów. Jeśli macie pytania, możecie wysłać SMS-a. 791-214-963 albo e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Z Bogiem. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj temat, czy dzisiaj jeszcze spotykamy nowe proroctwa? Więc co do zasady, dzisiaj już nie spotykamy żadnych nowych proroctw. Żadne nowe proroctwa Bóg już nie udziela. Mamy o tym wyraźnie napisane w wielu miejscach Pisma Świętego. Jedno z tych miejsc to jest Kolosan, 1 rozdział, 25 werset. Tam jest informacja, że Słowo Boże już zostało w pełni rozgłoszone. Drugie takie miejsce to jest Rzymian 16 rozdział, 26 werset. Tam jest wyraźnie napisane, że Słowo Boże zostało zamknięte przez pisma prorockie. I kolejne miejsce, które jest bardzo dobitne, to jest Objawienie Jana 22 rozdział, 18 werset. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. Zatem jednoznacznie widzimy, że dzisiaj już nie ma żadnych nowych proroctw. A te proroctwa w Nowym Testamencie, które mamy, i te proroctwa w Starym Testamencie, które mamy, te proroctwa jednoznacznie pokazują, że jeżeli nie pojednasz się z Bogiem, jeśli nie przyjdziesz z osobistą ufnością do Boga, do Pana Jezusa Chrystusa, nie poprosisz Go o wybaczenie twoich grzechów, nie skorzystasz z zbawienia twoich grzechów, zbawienia ciebie od twoich grzechów,
to pójdziesz na wieczną zagładę do jeziora ognia i siarki. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Zatem przyjdź do Pana Jezusa jeszcze dzisiaj. Teraz jest czas łaski, teraz jest dzień zbawienia. I nie odwlekaj, tylko w Panu Jezusie jest ratunek. Nie poszukuj nowych jakichś proroctw. Poza Pismem Świętym nic nowego Bóg nie dodaje. Więc to, co jest w Nowym Testamencie, to już jest koniec objawienia Bożego. Nie można nic do tego dodać. Nie wolno też z tego nic odjąć. Nie lekceważ tego, czego Słowo Boże uczy. Biblia w całości jest na teraz, na czas obecny, jedyną możliwą wskazówką na Twoją przyszłość. I jedynie Biblii powinieneś ufać, jeśli chcesz dostać się do nieba i być przez całą wieczność z Bogiem. No chyba, że zamierzasz iść do jeziora ognistego i siarki i ognia, gdzie będziesz dręczony dniem i nocą na zawsze, na wieki wieków, to wtedy nie musisz studiować Pisma Świętego. Jeśli chcesz iść do piekła, to faktycznie Biblię studiować to jest strata czasu i nie powinieneś tego robić, bo ona może pokrzyżować twoje plany i wskazać ci drogę zbawienia przed należnym ci piekłem wiecznym. Dlatego jeżeli chcesz się ratować z tego złego i przewrotnego rodu, w jakim teraz się znajdujesz, to przyjdź do Pana Jezusa, poproś Go o światło i czytaj Słowo Boże, Biblię, bo Biblia jest skończonym proroctwem. Już nic więcej nie będzie dodane do Biblii. Nie wolno nic do tego dodawać, nie wolno nic z tego odejmować. Ale jeżeli chcesz iść do piekła, do jeziora ognistego, trzymaj się z dala od Biblii. Jest to bowiem bardzo niebezpieczna księga dla twoich planów, gdyż ona może cię uczynić mądrym ku zbawieniu i wskazać ci drogę ratunku, a jak już ją będziesz znał, to być może z niej skorzystasz. Zatem wybierając dzisiaj, czy chcesz iść do jeziora ognia i siarki na zawsze, gdzie zasłużyłeś i masz zagwarantowane miejsce w piekle, nie martw się, nic cię nie ominie. Wystarczy, że nie będziesz szukał Boga, nie będziesz chciał przyjść do Boga, jesteś już na drodze do jeziora ognistego. Nic nie musisz robić, jest to pewna, bardziej niż pewna droga. Ale jeżeli nie podoba ci się takie przeznaczenie, to uciekaj od tego, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. I jeżeli przyjdziesz do Pana Jezusa, On bez żadnego wypominania cię zbawi. Narodzi cię na nowo Bóg i da ci Ducha Świętego do twojego wnętrza i będziesz miał pewne, nieutracalne życie wieczne. Bo zbawienie jest nieutracalne, gdy już je raz otrzymasz, bo zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. Więc ratuj się z tego złego i przewrotnego rodu. Niech ci Bóg błogosławi. Czytajcie Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Telefon do mnie 791 214 963 albo adres do korespondencji e-mail, czyli czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Z Bogiem. Dzień dobry Państwu. Kolejne pytanie z zakresu tematycznego, czy i czego uczymy się z Pisma Świętego na temat powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. To temat, który brzmi: czy dzisiaj są jeszcze prorocy? Odpowiedź na to pytanie na podstawie Słowa Bożego jest dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, nie, dzisiaj już nie ma żadnych proroków w znaczeniu ludzi, którzy byliby w stanie przepowiadać przyszłość, która nie jest wyraźnie przepowiedziana w Słowie Bożym. Czyli nie ma takich ludzi, którzy coś mogliby dołożyć do Pisma Świętego. Nie ma takich ludzi, których moglibyśmy w takim sensie nazwać prorokami, że ich wypowiedź w jakiś sposób uzupełniałaby Pismo Święte albo ujmowałaby coś z Pisma Świętego. Takich osób nie ma. Pismo Święte jest
w 100% aktualne i nie wymaga uzupełnienia. I Pismo Święte jest w 100% aktualne i nie wolno go uszczuplać. Pismo Święte jest takie, że proroków w tym sensie, jako ludzi uprawnionych do tego, żeby w imieniu Boga mówić coś uzupełniającego do Biblii albo coś pomniejszającego z Biblii, nie ma takich proroków. Jeżeli takiego kogoś spotkałeś, kto o sobie tak twierdzi, to jest to oszust religijny. Nie słuchaj go i nie bój się go. Jest to wyjątkowo nędzna kreatura, ten osobnik. Natomiast są prorocy w sensie prorokowania, mówienia do wierzących i niewierzących, których osobiście nie znają, ale dosięgają ich sumień poprzez wykład Słowa Bożego. Służba wierzących skierowana do serc i sumień słuchaczy bez znajomości ich życia występuje i dzisiaj. Dlatego posiada prorocki charakter, bo taki charakter prorocki właśnie miała służba proroków. Poza przepowiadaniem przyszłości również miała charakter dosięgania serc i sumień, mówienia z obecności Bożej do serc i sumień ludzkich. I to jest zarówno do niewierzących, jak i do wierzących. I na przykład mamy ciebie. Jeśli jesteś jeszcze niepojednany z Bogiem, to jestem w stanie przewidzieć twoją przyszłość, jeśli się nie pojednasz z Bogiem. Przyszłość tą przewiduję na podstawie Pisma Świętego, tego, co objawił Bóg, że jeżeli nie nawrócisz się do Boga przed twoją śmiercią, to po twojej śmierci pójdziesz do jeziora ognia i siarki, do piekła i będziesz dręczony dniem i nocą na wieki wieków. Na zawsze. Nie będziesz miał wytchnienia ani we dnie, ani w nocy. Jestem tego pewien, że tak będzie z tobą, jeśli się nie nawrócisz. Czyli znam twoją przyszłość. Ty w swoim sercu musisz zdecydować, co zrobisz z tą wiedzą. To, że to jest twoja przyszłość, jeśli się nie nawrócisz, nie oznacza, że to jest twoja przyszłość w ogóle, bo jeśli się nawrócisz, jeśli przyjdziesz do Pana Jezusa Chrystusa po zbawienie, to jest nadzieja dla ciebie. Możesz uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i twoja przyszłość będzie zupełnie inna. Na 100% mogę ci powiedzieć, że jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to będziesz z Panem Jezusem Chrystusem na zawsze w niebie. Będziesz przy Nim, razem z Nim. Będziesz się radować chwałą nieba i na wieki wieków będziesz bezpieczny, bez możliwości utraty zbawienia, bo zbawienie jest nieutracalne. Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to On umarł za ciebie na krzyżu Golgoty, za twoje grzechy, zastępując ciebie. Ty zasłużyłeś na jezioro ognia, o czym przed chwilą mówiliśmy, ale Pan Jezus wziął na siebie twoją winę. Jeżeli skorzystasz z tego doskonałego dzieła, dokonanego na krzyżu, to będziesz uratowany, będziesz w niebie. Zatem masz próbkę proroctwa, które dziś występuje i w tym sensie prorocy są. Natomiast proroków, którzy by mogli przepowiadać przyszłość, inną niż ta, która jest przepowiedziana w Piśmie Świętym, dzisiaj nie ma. Tacy ludzie są fałszywymi nauczycielami, fałszywymi prorokami, zwodzicielami, oszustami. Tylko to, co Pismo Święte objawia, może być dzisiaj użyte w służbie dosięgania ludzkich serc i sumień. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do czytania Słowa Bożego. Jeśli masz życzenie otrzymać Nowy Testament, możesz napisać Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Telefon do mnie 791 214 963. E-mail czytaj.biblie@onet.pl. Z Bogiem. Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy temat to pochwycenie wierzących.
pochwycenie wierzących albo zabranie wierzących żywcem do nieba, albo inaczej zachwycenie wierzących. Jest to moment, kiedy Pan Jezus Chrystus weźmie swoich wierzących do nieba. Każdy, kto narodził się na nowo, każdy wierzący będzie zabrany do nieba przez Pana Jezusa w czasie pochwycenia. Jest to wyraźna zapowiedź i chociaż pochwycenie co do zasady nie jest związane z proroctwami w bezpośrednim sensie, ale w pośrednim tak. Dlaczego? Dlatego, że można powiedzieć, że pochwycenie wierzących jest ponownym uruchomieniem zegara proroctw Bożych. Od momentu ofiary krzyża na Golgocie, gdy Pan Jezus Chrystus umarł za grzechy wszystkich wierzących w Niego ludzi, to w tym momencie zegar wypełniania proroctw biblijnych stanął w miejscu. I ten zegar, mówiąc przenośnie, uruchomi się w momencie pochwycenia wierzących, zabrania wierzących do nieba. Jest to bardzo ważne, żeby to rozumieć, że pochwycenie wierzących jest uruchomieniem tego zegara i nie ma nic przed pochwyceniem wierzących. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejny temat związany z powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Ten temat to jaka jest nadzieja i oczekiwanie wierzących. Jaka jest nadzieja i oczekiwanie wierzących? Jak wiemy, oczekiwanie i nadzieja niewierzących, bezbożnych nie spełni się. Zatem jeśli chodzi o wierzących z kolei, to ich nadzieja i oczekiwanie na pewno się spełni. Tak Słowo Boże nas uczy. Jeżeli tak Słowo Boże nas uczy, to pytanie jest, jaka jest nadzieja, błogosławiona nadzieja wierzących. Otóż błogosławiona nadzieja wierzących jest to nadzieja związana z powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, który weźmie ze sobą, zachwyci wszystkich prawdziwych wierzących do nieba. Weźmie i zabierze ich do siebie, aby tam, gdzie On jest i oni byli. Tak uczy nas Słowo Boże, między innymi w Ewangelii Jana, 14 rozdział, 3 werset. Ja przyjdę wkrótce i wezmę was do siebie. Więc jak widać jednoznacznie, Pan Jezus Chrystus przyjdzie i weźmie nas do siebie. Prawdziwych, każdego wierzącego, który choć raz przyszedł do Boga z pokutą, przyszedł z wyznaniem grzechów. Te grzechy zostały mu przebaczone. Te grzechy zostały mu odpuszczone na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. I ten człowiek jest zbawiony raz na zawsze, nieutracalnie. I ten człowiek, jeśli Pan przyjdzie dzisiaj nawet, to będzie zabrany do nieba, będzie zabrany razem z Nim, zachwycony, pochwycony. I mamy obietnicę m.in. w objawieniu Jana, 22 rozdział, 20 werset. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Tak odpowiada oblubienica, czyli Kościół. Więc czekamy na Pana Jezusa. Nie czekamy na żadne inne zdarzenia. Nie czekamy na nic innego, jak tylko na osobę Pana Jezusa Chrystusa, który nas weźmie do siebie. Wszystkich wierzących, niezależnie od tego, czy oni są dobrze czy źle oceniani przez innych współwierzących. Tylko liczy się ocena Pana Jezusa. Czy Pan Jezus zna ich jako swoich, czy Pan Jezus się do nich przyznaje. Jeśli Pan Jezus się do ciebie przyznaje, będziesz wzięty razem z Nim do nieba. Jeśli Pan Jezus ciebie nie zna, bo nie uwierzyłeś w Niego, jeśli ty jesteś niepojednany z Bogiem, to zostaniesz tu na czas sądów i
Lepiej by ci było, gdybyś się nigdy nie urodził, jeśli miałbyś tu zostać. Dlatego błogosławiona nadzieja jest dla tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Jeśli Pan Jezus przyjdzie dzisiaj, to weźmie cię do siebie, jeśli przyjdziesz do Niego po zbawienie przed tym faktem. A jeśli ten fakt cię zaskoczy, to też wołaj do Boga, tyle że wtedy już będziesz musiał złożyć swoje życie w ofierze, tutaj ziemskie, zetnie cię antychryst lub jego siepacze i nie będzie żadnej innej drogi do nieba, jak tylko przez cierpienia i próby, przez przejście przez te wszystkie straszliwe sądy, o ile po prostu wytrwasz w tym, nie zaprzesz się, bo to jest straszliwy czas, który nastąpi po pochwyceniu. Zatem przyjdź do Pana Jezusa jeszcze dzisiaj. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli już jesteś zbawiony, jeśli już uwierzyłeś Pana Jezusa, to Pan Jezus Chrystus na pewno weźmie cię do siebie, abyś był tam, gdzie On jest. Razem z Nim, w domu Ojca, wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, Pan Jezus by nam powiedział, a On powiedział, że wiele jest mieszkań. Wiele jest mieszkań w domu Ojca i te mieszkania czekają na każdego, kto przyszedł do Jezusa. Nikogo, kto przychodzi do Pana Jezusa, On nie odrzuci precz. To jest oczywista oczywistość. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Bo ofiara krzyża, ofiara Golgoty, Pan Jezus Chrystus zmarł za ciebie, za wszystkie twoje grzechy. Ta ofiara jest doskonała i wystarczająca do zbawienia wszystkich wierzących w Jezusa ludzi. Niech ci Bóg błogosławi. Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Telefon 791 214 963. E-mail czytaj.biblie@onet.pl. Zapraszamy do kontaktu. Z Bogiem. Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy temat związany z cyklem na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa dotyczy takiego zagadnienia. Co się stanie w czasie pochwycenia wierzących? Co się stanie w czasie zachwycenia wierzących? Co się stanie w czasie zabrania żywcem do nieba wierzących? Czy Słowo Boże nam to objawia? Owszem, objawia. Mamy to wyraźnie napisane w pierwszym liście do Tesaloniczan. 4 rozdział. 1 list do Tesaloniczan, 4 rozdział, 16 i 17 werset. Czytam Słowo Boże z 1 listu do Tesaloniczan, z 4 rozdziału, 16 i 17 wersetu. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej, zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, powietrze, na spotkanie Pana. No więc widzimy z tego fragmentu, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba, czyli że osobiście Pan Jezus Chrystus będzie brał w tym udział. Sam Pan zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Czyli tutaj widzimy, że najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Zaliczamy do nich każdego wierzącego. Od Adama do momentu pochwycenia, do momentu zabrania wierzących. Potem jest powiedziane, potem my. My, czyli wierzący w Pana Jezusa Chrystusa. My, którzy pozostaniemy przy życiu. Czyli jeżeli uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa i dożyjesz tego momentu żyjąc, nie umierając, nie zasypiając, to będziesz zabrany żywcem do nieba. Bo Pan Jezus tak powiedział, że przyjdę i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem.
Więc widzimy to wyraźnie. Najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu. I potem te dwie grupy zostaną zachwycone na powietrze. Czyli ważna informacja. Nie będzie to na ziemi. Będzie to w powietrzu. I teraz kluczowa sprawa. Czy jesteś na to gotowy? Czy już Pan Jezus Chrystus jest Twoim Zbawicielem? Czy Pan Jezus Chrystus jest Tobie znany jako Twój osobisty Zbawiciel? Bo Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za wszystkie Twoje grzechy. Możesz bezpłatnie skorzystać z tego, co On zapłacił w pełni. On całkowicie zapłacił Twój grzechowy dług. I teraz możesz go mieć darowanego. Bo Pan Jezus Chrystus złożył doskonałą, całkowicie wystarczającą ofiarę. Jeśli uwierzysz Pana Jezusa, będziesz zbawiony raz na zawsze. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Jest to zbawienie z łaski, niezależnie od uczynków. Zbawienie jest nieutracalne. Nie można go stracić, jeśli już je raz masz. Jeśli uwierzyłeś Pana Jezusa Chrystusa, to Pan Jezus Chrystus jest Twój, a Ty jesteś Jego. Jeśli nie uwierzyłeś, to idziesz na wieczną zagładę do jeziora ognia i siarki, gdzie będziesz dręczony dniem i nocą na wieki wieków, na zawsze. Więc czym prędzej przyjdź do Pana Jezusa, pojednaj się z Bogiem, ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest należna ratunek przed należną karą piekła wiecznego. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed tym, co Tobie się należy. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest miejsce, w którym możesz się skryć przed nadchodzącym sądem Bożym. I jak widzisz, jak uwierzysz w Pana Jezusa, to będziesz mógł być zabrany do nieba na powietrze razem z Jezusem. A jeśli nawet zdążysz przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa, przed powrotem i zabraniem wierzących do nieba, przed pochwyceniem zdążysz umrzeć, Twoje ciało umrze, to wtedy, tak jak tu jest napisane, najpierw powstaną z martwych ci, którzy zasnęli w Chrystusie. I zaliczają się do tej grupy wszyscy wierzący od Adama aż do momentu pochwycenia. A jeśli dożyjesz tego momentu, to wtedy widzimy, że będą ciała wierzących nagle przemienione w niebiańskie ciała. Czytamy o tym m.in. w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, 52 werset. 1 Koryntian, 15 rozdział, 52 werset mówi tak. Natychmiast w okamgnieniu na trąbę ostateczną, albowiem zatrąbi, i umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni. Przemienieni. I jeszcze mówi o tym też Filipian, list do Filipian, rozdział trzeci. Filipian, rozdział trzeci. Werset 21. Który przemieni poniżone ciało nasze, aby się stało podobne chwalebnemu ciału Jego, według skutecznej mocy, którą też wszystko podbić sobie może. To jest o Panu Jezusie Chrystusie. Wyraźnie jest powiedziane, że nasza ojczyzna jest w niebie, skąd i oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Który przemieni poniżone ciało nasze, aby się stało podobne chwalebnemu ciału Jego, według skutecznej mocy, którą też wszystko podbić sobie może. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony i będziesz zabrany z Nim na powietrze. Razem z Nim będziesz zabrany do nieba. Razem z Nim będziesz zabrany do domu Ojca. Czytaj Biblię. Słowo Boże, skrytka pocztowa 31, 63 500 Ostrzeszów. Możesz też do nas
zadzwonić 791-214-963 albo wysłać e-mail czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Zapraszamy do zamawiania bezpłatnych nowych testamentów. Zapraszamy do czytania Słowa Bożego. Niech Ci Bóg błogosławi. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 11. część cyklu Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I dzisiejszy temat brzmi: czy wszyscy wierzący będą zabrani w trakcie pochwycenia? Czy wszyscy prawdziwi zbawieni będą zabrani do nieba przez Pana Jezusa? I w tej kwestii mamy wyraźne stwierdzenie Słowa Bożego, że wszyscy wierzący będą zabrani. Każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, będzie zabrany do nieba. I jest to tak pewne, jak to, że Słowo Boże jest prawdą. Mamy na przykład taki fragment z Judy, 21 werset. Oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Więc widać, że pochwycenie będzie aktem Bożego miłosierdzia. I jako akt Bożego miłosierdzia jest całkowicie niezależny od wierności czy niewierności zbawionych. Oczywiście jesteśmy wzywani do tego, żeby wiernie służyć Bogu, aby być Bogu wiernymi i w każdym kroku objawiać wewnętrzne życie Boże przez swoje działania i wszelkiego rodzaju tutaj sposoby, w jaki poruszamy się w tym świecie. Natomiast co do zasady, jest tak, że każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, będzie zabrany w czasie pochwycenia. Czy wszyscy wierzący zostaną zabrani w trakcie pochwycenia? Odpowiedź brzmi: tak, wszyscy wierzący będą zabrani w trakcie pochwycenia przez Pana Jezusa. Drugie miejsce jest to z pierwszego listu do Tesaloniczan. Tam mamy wyraźnie stwierdzone: umarli w Chrystusie oraz my, którzy pozostaniemy przy życiu. Zwróćmy uwagę, że to miejsce nie mówi my, którzy byliśmy wierni. Nie. Ci, którzy zostaną przy życiu, zostaną zabrani. Każdy zbawiony z łaski Bożej będzie zabrany przez Pana Jezusa Chrystusa. I możemy być tego całkowicie pewni. W jaki sposób mieć pewność, że będziesz zabrany w trakcie pochwycenia? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony Ty i dzięki temu będziesz mógł całkowicie mieć pewność, że jeśli wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to On zabierze Cię do nieba. On obiecał, że każdego, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, weźmie do nieba, aby był taki człowiek z Nim na zawsze. I z tej lekcji też możemy się nauczyć, że zbawienia nie można utracić. Jeśli przyszedłeś do Pana Jezusa Chrystusa ze swoimi grzechami, jeśli wyznałeś Mu twoje grzechy, jeśli powiedziałeś: Boże, ja jestem nieświęty, a Ty jesteś święty i zasłużyłem na wieczne potępienie w jeziorze ognia i siarki. Jest to całkowicie słuszne, abym na wieki był w płomieniach ognia. A Ty dałeś ofiarę złożoną z Pana Jezusa Chrystusa jako doskonałego baranka. On w 3 godzinach ciemności cierpiał za moje grzechy. On stał się grzechem za mnie, a więc ja mogę stać się sprawiedliwością Bożą w Nim, w Chrystusie Jezusie. Drogi Boże, proszę Cię, abyś mnie uratował. Oczywiście to nie jest jakaś do wyuczenia modlitwa czy formułka. Chodzi o sedno, żebyś zdał sobie sprawę, że Ty jesteś godny potępienia grzesznik, zasłużyłeś na jezioro ognia i siarki, całkowicie sprawiedliwie należy Ci się wieczne potępienie, ale Bóg przygotował doskonałą ofiarę z Pana Jezusa Chrystusa i ta doskonała ofiara wystarczy, aby zgładzić wszystkie Twoje grzechy
i uczynić cię w oczach Bożych świętym i sprawiedliwym, a gdy przyjdzie czas pochwycenia, aby cię zabrać do nieba, niezależnie od uczynków, bo wszystkie uczynki wykonał Pan Jezus za ciebie wtedy, jeśli On za ciebie będzie policzony jako twój zastępca, to ty za Niego będziesz policzony jako sprawiedliwy. Jest to bardzo ważna lekcja. Więc czy wszyscy wierzący zostaną zabrani w trakcie pochwycenia? Tak, wszyscy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa będą zabrani w trakcie pochwycenia. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny, 12 odcinek dotyczący tematu Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Ten temat ma być o tym, czy w Starym Testamencie była mowa o zabraniu wierzących. Serdecznie zapraszam. Jak widać, jestem w swetrze, jest środek lipca, jest globalne ocieplenie, jestem w Polsce, nie na Antarktydzie, nie gdzie indziej, ale mamy antropogenne globalne ocieplenie klimatu, jak to nam wszędzie starają się powiedzieć. I to jest kolejny przykład na to, że nie warto słuchać żadnych zewnętrznych głosów. Tylko i wyłącznie to, co Słowo Boże mówi, jest prawdą. A Słowo Boże mówi, że faktycznie ziemia spłonie i wszystkie dzieła ludzkie na niej spłoną. I to nadejdzie z powodu człowieka. Czyli można powiedzieć, że zbliża się wielkimi krokami antropogenne, czyli pochodzące z grzechu człowieka, globalne ocieplenie. Od razu będą to tak wysokie temperatury, że w żywiołach wszystkie żywioły spłoną. Tak mówi Piotr w liście Piotra o tym. Natomiast teraz, no, jak widać, to globalne ocieplenie jest takie, że ja się wychowałem jako dziecko, że cały maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień to był upał ciągnący się 30 do 40 stopni, 25 w cieniu. I to było normalne, że praktycznie 5 miesięcy w roku było mi cały czas gorąco. Nie można było się schować, a dobrze to pamiętam, bo nie było klimatyzacji. A teraz w związku z globalnym ociepleniem w środku lipca muszę chodzić około 12 w południe w swetrze. Dalej nie mam klimatyzacji. Niech Bóg was błogosławi. Pamiętajcie, że tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną wam karą piekła wiecznego. Z Bogiem. Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy temat z cyklu Jezus Chrystus przyjdzie znowu. To temat 12. Czy w Starym Testamencie była mowa o zabraniu wierzących w trakcie pochwycenia? Więc co do zasady, nie było takiej mowy w całym Starym Testamencie. Można nawet powiedzieć, że w Ewangeliach jest to tylko i wyłącznie wspomniane w Ewangelii Jana, 14 rozdział od 1 do 3 wersetu. Poza tym jest to całkowicie nieznane w Starym Testamencie i w Ewangeliach. Dlaczego tak jest? Otóż dlatego, że pochwycenie wierzących to jest tajemnica. Jest to wyraźnie pokazane w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 51 wiersz. Tam apostoł Paweł na temat pochwycenia wierzących mówi wprost: oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Widać tu wyraźnie, że pochwycenie wierzących, zabranie wierzących, które może się odbyć nawet dzisiaj. Może być tak, że ten filmik jest nagrany, ale już będzie opublikowany i oglądany przez ciebie w trakcie, kiedy już będzie po pochwyceniu. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, jeszcze jest przed pochwyceniem, bo ja tu jestem. W trakcie pochwycenia Pan Jezus weźmie mnie do nieba żywcem.
chyba że wcześniej umrę, to wtedy będę wzbudzony z martwych i zabrany do nieba. I to wydarzenie nie było znane zupełnie w Starym Testamencie. A dlaczego? Dlatego, że to tajemnica. Najważniejsza rzecz, w jaki sposób możesz stać się częścią tego wydarzenia. Jeżeli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to Pan Jezus Chrystus weźmie cię do siebie, abyś gdzie On jest i ty był. I wtedy, jeżeli to wydarzenie, pochwycenie, zabranie wszystkich wierzących, zachwycenie, będzie miało miejsce w trakcie, jak jeszcze będziesz żyć na ziemi swoim biologicznym, pierwszym życiem, to wtedy będziesz zabrany żywcem do nieba. Natomiast jeżeli zdążysz po uwierzeniu w Pana Jezusa Chrystusa umrzeć i być pochowany, to będziesz wskrzeszony z martwych i zabrany do nieba w trakcie tego pochwycenia. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, pokutuj, bo Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby pokutowali. Ciebie też. Ciebie też Bóg wzywa do tego, żebyś pokutował. Uznaj, że Bóg jest święty, a ty nie jesteś święty. Że Bóg powinien cię potępić. Już jesteś potępiony według Słowa Bożego. Kto nie wierzy w Syna, już jest potępiony. I jeżeli nie wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, już wyrok wiecznego sądu jeziora ognia jest na ciebie wydany, a zguba twoja nie drzemie. Natomiast Pan Jezus Chrystus złożył doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty. W 3 godzinach ciemności na niego został włożony grzech. Jest powiedziane, że on stał się grzechem. Choć on grzechu nie znał, grzechu w nim nie było i nigdy nie popełnił grzechu, to w momencie ukrzyżowania grzech został włożony na niego. I w czasie tej doskonałej ofiary grzech został zgładzony. I teraz twój grzech albo został zgładzony wtedy na ofierze Pana Jezusa Chrystusa, uznasz to, że w trakcie tej ofiary Pana Jezusa Chrystusa został zgładzony twój grzech i wtedy sprawiedliwość Pana Jezusa Chrystusa będzie tobie przypisana, bo w Chrystusie będziesz widziany przez Boga jako sprawiedliwy, albo odrzucasz to. Jeśli nie przyjmujesz Bożego poselstwa o tym, że możesz być jeszcze dziś zbawiony, to wtedy zostajesz ze swoimi grzechami i umrzesz w swoich grzechach i w tych grzechach pójdziesz do jeziora ognia i siarki. Żaden dobry uczynek twój nie jest w stanie zmyć ani jednego twojego grzechu. Tylko ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest w stanie to uczynić. Więc bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jezus Chrystus przelał za ciebie swoją krew. Jeśli masz pytania, pisz do mnie. Czytaj Biblię, skrytka 31, 63 500, Ostrzeszów. Możesz wysłać SMS-a 791 214 963 lub 739 089 088. Możesz też wysłać e-maila czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Zachęcam do oglądania następnej, 13 części. Planuję, że będzie ona pod tytułem Czy przed zabraniem Kościoła musi się jeszcze coś wydarzyć? Czy też jest możliwe, że dziś może być pochwycenie i wtedy tego odcinka już nie zdążę nagrać? Więc chciałbym go nagrać, jeśli dalej pozostaniemy na ziemi. Jeśli jednak Pan Jezus Chrystus zdecyduje, aby dziś było pochwycenie, że dziś zabierze mnie do nieba, to tego odcinka niestety nie nagram. Czekam na Pana Jezusa i codziennie wzywam
w modlitwach: przyjdź, Panie Jezu, i zachęcam Ciebie, abyś był gotowy na spotkanie z Panem Jezusem i mógł z radością oczekiwać przyjścia Pana Jezusa. Bo w przeciwnym wypadku Jego przyjście po Kościół, po chrześcijan, w celu zabrania ich do nieba, będzie dla Ciebie początkiem straszliwych sądów. W czasie wielkiego ucisku lepiej by Ci wtedy było, gdybyś się nigdy nie urodził. Z Bogiem. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 13. część z cyklu Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I w tej 13. części mamy do czynienia z tematem, czy przed zabraniem Kościoła musi się jeszcze coś wydarzyć. Odpowiedź brzmi: nie, już nic nie musi się wydarzyć przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa w celu zabrania Kościoła do nieba. Nic się już nie musi wydarzyć. I to jest odpowiedź oparta na Słowie Bożym. Pierwszy argument wynika z pierwszego listu do Tesaloniczan, 4 rozdział, 17 werset. My, którzy pozostaniemy przy życiu, porwani będziemy. Widać zatem, że już pierwsi chrześcijanie pierwszego wieku oczekiwali, że w każdej chwili, w każdym momencie może przyjść po nich Pan Jezus Chrystus. I już 1970 lat temu było pewne, że jeszcze dziś może przyjść Pan Jezus. Jeszcze tego samego dnia, kiedy dani ludzie chodzili. I to jest oczywista sprawa, że w każdym momencie, w każdej chwili, od momentu wniebowzięcia Pana Jezusa Chrystusa może nastąpić pochwycenie, czyli zabranie wszystkich wierzących w Pana Jezusa Chrystusa ludzi. I to jest istotna sprawa. Widzimy też w drugim liście do Tesaloniczan, drugi rozdział od 1 do 3 wersetu. A prosimy was, bracia, co do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się do Niego. Tutaj pochwycenie jest nazwane naszym zgromadzeniem się do Niego, bo On wezwie nas i weźmie nas na powietrze i zgromadzimy się do Niego. Abyście się nie zaraz zachwiali w umyśle swoim i nie dali zatrwożyć, ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list, niby od nas, jakoby nadchodził dzień Chrystusowy. Niech nikt was nie zwodzi żadnym sposobem, bo nie nadejdzie, póki pierwej nie przyjdzie odstępstwo i nie będzie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia. Jak widzimy, apostoł Paweł tego argumentu, że zgromadzenie nasze do Pana Jezusa, czyli pochwycenie, zabranie wierzących do nieba, nastąpi jako pierwszy punkt przed jeszcze uruchomieniem zegara tych wydarzeń proroczych. On używa tego argumentu, żeby uspokoić Tesaloniczan. I to jest bardzo ważne, że nasze pochwycenie jest powodem, dla którego nie musimy się bać przyszłych wydarzeń. Kiedy rozpoczną się straszne sądy, będziemy już wtedy dawno u Pana Jezusa. Więc żaden antychryst, żadne inne elementy związane z wypełnianiem proroctw starotestamentowych i ewangelicznych nie jest w ogóle dla nas ważne w tym sensie, żeby miało coś zmieniać w naszym życiu. Natomiast w naszym życiu kluczowe jest oczekiwanie Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli jesteś zbawiony, to Pan Jezus Chrystus przyjdzie i weźmie cię do siebie. I może się to stać jeszcze dzisiaj. Ale jeżeli jeszcze nie jesteś pewien życia wiecznego, jeśli nie masz pewności zbawienia, jeśli jeszcze się nie oparłeś na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli On, Pan Jezus Chrystus, nie jest twoim zastępcą, to idziesz do piekła. Przejdziesz przez te sądy, jeśli ich dożyjesz. I będziesz piekle po śmierci.
na wieki wieków dręczony dniem i nocą w ogniu i siarce, na zawsze, bez możliwości wyjścia, dniem i nocą w płomieniu ognia, gdzie diabeł będzie dręczony dniem i nocą, na zawsze w ogniu i siarce, a ty razem z diabłem. On będzie głównym skazanym, a ty będziesz towarzyszącym. Ratuj się z tego towarzystwa, przyjdź do Pana Jezusa, bo teraz Słowo Boże mówi, jeśli jesteś nienawrócony, to już jesteś potępiony. Razem z diabłem, gdzie diabeł będzie dręczony dniem i nocą jako główny skazany, ty jesteś doklejony do niego, jakbyś był jednym z jego towarzyszy. Nie chciej takiego towarzystwa, bo też będziesz w ogniu i siarce na wieki wieków dręczony w piekle. Natomiast Bóg nie chce, żebyś szedł do piekła, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I tą prawdę ty już znasz. Zachowaj ją dla siebie i skorzystaj z niej. Pan Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy na krzyżu Golgoty. Ty zasłużyłeś na piekło, a Pan Jezus Chrystus wziął na siebie twój grzech. Jeśli w niego uwierzysz, będziesz mógł skorzystać z tej doskonałej ofiary. Bo Pan Jezus Chrystus złożył na krzyżu Golgoty jako doskonały Boży Baranek jedną doskonałą ofiarę i zgładził wszystkie grzechy wszystkich ludzi, bez różnicy i bez wyjątku. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Bóg jest święty, a ty nie jesteś. Pojednaj się z Bogiem jeszcze dziś. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejny, 14 odcinek cyklu Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I kolejny problem, który dzisiaj chcemy omówić. Co oznacza pochwycenie, ale nie dla nas, tylko co oznacza pochwycenie dla Chrystusa? Czyli jak Chrystus ocenia, czym jest dla Niego pochwycenie wierzących? Więc jeżeli popatrzymy na to z perspektywy Pana Jezusa Chrystusa, to jest to zabranie Jego oblubienicy do nieba. Jest to spotkanie z oblubienicą. I tutaj mamy takie miejsce z listu Pawła do Tesaloniczan, drugi list do Tesaloniczan, trzeci rozdział, piąty werset. Jest tu wyraźnie napisane: Pan zaś niech kieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Dobrze by było, gdybyśmy pamiętali o tym aspekcie, o tym elemencie, że dla Pana Jezusa Chrystusa pochwycenie jest tak samo gorąco wyczekiwanym momentem, jak dla nas, wierzących, którzy czekają na Pana Jezusa. A nawet bardziej, bo to Pan Jezus wybrał nas, a nie my Jego. I teraz, jeżeli weźmiemy jeszcze drugie miejsce ze Słowa Bożego, które pochodzi z Ewangelii Jana, 17 rozdział, 24 werset. I to jest fragment modlitwy Pana Jezusa, kiedy modlił się on do Boga Ojca. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. To pragnienie spełni się dla Pana Jezusa właśnie w momencie pochwycenia, w czasie, kiedy Pan Jezus weźmie wybranych swoich, zbawionych, tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, On weźmie do siebie, do nieba. Więc pragnienie to spełni się, kiedy Chrystus zabierze do domu Ojca wykupionych czasu łaski,
Tego uczą nas te dwa wersety. Jako oblubieniec Pan Jezus cieszy się z tego, że będzie mógł zabrać do siebie oblubienicę. Tą oblubienicą jest Kościół, zgromadzenie, zbór, chrześcijanie. To właśnie oblubienica. I dlatego bardzo ważne jest, abyś był częścią tej oblubienicy, czyli abyś był częścią Kościoła. Czy jest to rzecz oczywista? No więc nie, nie jest oczywista. Co trzeba zrobić, żeby stać się częścią Kościoła, aby stać się częścią oblubienicy? Należy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj mamy pierwszy punkt, który musimy wziąć pod uwagę, to to, że jesteśmy zgubieni. Izajasz, 53 rozdział, 6 werset, mówi o naszej pozycji. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Musisz uznać przed Bogiem, że jesteś zgubiony. Musisz uznać przed Bogiem, że jesteś zgubiony przez twoje grzechy, przez to, jak żyłeś, przez to, kim jesteś i z natury zasłużyłeś na wieczne potępienie, na piekło. Natomiast Bóg jest święty i nie może mieć nic wspólnego z grzechem. A to oznacza, że nie może mieć nic wspólnego z tobą, jeżeli jesteś jeszcze w swoich grzechach. A kolejne miejsce to jest Rzymian 3 rozdział 10 werset do 12. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. To jest dokładnie o tobie. Jeżeli jesteś jeszcze osobą nieuratowaną, niezbawioną, nie należysz do oblubienicy, nie jesteś częścią zboru, nie jesteś częścią Kościoła, nie jesteś częścią zgromadzenia Bożego, to jest po prostu twój stan. Jesteś zgubiony, należysz do po prostu osób, które Pismo określa, że już są potępieni. Osoby takie idą na wieczną zagładę szeroką drogą. I to jest bardzo niebezpieczny stan. I dlatego Pismo Święte nakazuje, żeby każdy wszędzie pokutował, czyli uznał świętość Boga i uznał swoją grzeszność. A w wyniku tego, jeśli przyjdziesz do Boga, zostaniesz narodzony na nowo. I musicie się na nowo narodzić. To narodzenie na nowo gwarantuje fakt, że stajesz się częścią Bożej rodziny. A to oznacza, że będziesz na pewno w niebie. Na jakiej podstawie? Na podstawie doskonałego dzieła Pana Jezusa Chrystusa, którego dokonał, umierając na krzyżu Golgoty. W 3 godzinach ciemności, na krzyżu wisząc, On stał się grzechem za nas. Natomiast dzięki temu każdy, kto w Niego wierzy, może być sprawiedliwością Bożą w Nim. Czyli Bóg patrzy na taką osobę, jak na osobę, która nigdy nie zgrzeszyła, jeżeli jest usprawiedliwiona ta osoba, a ta osoba jest usprawiedliwiona tylko na podstawie doskonałego dzieła Pana Jezusa Chrystusa. Zachęcam Cię do tego, abyś uwierzył w Pana Jezusa, abyś stał się częścią Kościoła, abyś stał się częścią oblubienicy. Tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy nie myśleli, że słowo stał się częścią Kościoła należy do sytuacji, kiedy się zapisujesz gdzieś. Nie, nie o to chodzi. To jest po prostu automatyczne. Czyli
momencie, kiedy uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, Duch Święty umieszcza Cię w Kościele. Kościół to są wszyscy wierzący w Pana Jezusa na ziemi, żyjący w obecnym czasie. Również Kościół ma inne znaczenia, ale to o to znaczenie mi chodzi, gdy mówię, żebyś stał się częścią Kościoła. Żebyś przestał być częścią przeklętych ludzi, być może należących do jakiegoś formalnego Kościoła. To wcale nie oznacza, że jeśli się należy formalnie do jakiejś denominacji, to że jest się częścią Kościoła. W żadnym wypadku, a wręcz odwrotnie, bo list do Galacjan mówi, że ci, którzy dzielą się na przeróżne denominacje, idą do piekła. Więc jeżeli jesteś w takim czymś, to się mocno zastanów, bo to nie jest wola Boża, aby ponownie tak jakby rozrywać szaty Chrystusa na drobne kawałki nazywane denominacjami. Jest tylko jeden powszechny apostolski Kościół, do którego częścią możesz być po uwierzeniu w Pana Jezusa. Wtedy Duch Święty włącza cię do tego Kościoła. A więc Kościoła, zgromadzenia lub zboru. To jest to samo słowo w oryginale greckim eklezja. Zachęcam zatem do czytania Słowa Bożego, Biblii. Jeśli macie pytania, możecie do mnie napisać. Na przykład wysyłając SMS-a 791-214-963. Z Bogiem. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejna, 15. część cyklu Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Dzisiejsze zagadnienie to, co oznacza pochwycenie dla wierzących, czyli dla tych, którzy należą do zgromadzenia. Co oznacza pochwycenie dla ludzi zbawionych, uratowanych przez Pana Jezusa, tych, którzy uwierzyli Jezusowi Chrystusowi. Jeśli jeszcze nie uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi, to jak najszybciej uwierz, pokutuj, to znaczy uznaj swoją grzeszność, uznaj świętość Bożą, przyznaj się Bogu, że bez Niego idziesz na wieczną zagładę i że potrzebujesz Jego ratunku. Wzywaj Pana, a On zbawi cię, bo to obiecał. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony i będziesz częścią zgromadzenia, bo Duch Święty wtedy zanurzy cię, włączy cię w zgromadzenie, zbór, Kościół, czy jak inaczej słowo eklezja tłumaczymy na polski, jest wiele wersji. I teraz, jeśli chodzi o to zagadnienie, to mamy je opisane w 1 Tesaloniczan 4,17, gdzie wyraźnie widzimy, że dla wierzących jest to błogosławiona nadzieja. Pochwycenie jest błogosławioną nadzieją. Oczekujemy tego jako oblubienica. Chcemy spotkać się ze swoim narzeczonym. I jest to nadzieja. Także jest to koniec naszych wszelkich trosk i naszych wszelkich kłopotów. Jest to całkowicie zakończenie wszystkiego, co nas trapi i męczy. Przede wszystkim nasz własny grzech, przede wszystkim nasza niewierność wobec Chrystusa, nasze słabości i upadki zakończą się wtedy. Będziemy już wtedy w nowych, przemienionych ciałach, a więc będziemy całkowicie bezgrzeszni. Nie tylko przed Bogiem pozycyjnie, ale również realnie, bo źródło grzechu, czyli nasze ciało, nie będzie już z nami. Będziemy w przemienionych, nowych ciałach. I drugie miejsce, które nam to poświadcza, to jest Ewangelia Jana 14,3. Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Te wspaniałe słowa powiedział Pan Jezus Chrystus. Czyli powiedział On, że przyjdzie znowu, może dziś, może teraz. I weźmie nas do siebie, tak, żebyśmy tam, gdzie On i my byli. A z Tesaloniczan, który wspomniałem przedtem,
i tak zawsze będziemy z Panem. Czyli jest to rzecz wspaniała. Być z Chrystusem to jest najlepsza rzecz, jaka może nas spotkać. Być z Chrystusem to jest to, czego potrzebujemy. A więc pochwycenie to jest to, na co codziennie czekamy. Pochwycenie, zabranie do nieba przez Pana Jezusa jest wspaniałą rzeczywistością, której oczekujemy i ona rychło nadejdzie, być może jeszcze dzisiaj. I jeżeli tak mamy to opisane w Biblii, to każdy prawdziwy wierzący ma to oczekiwanie codziennie w swoim sercu, w swoich myślach. Każdego dnia wypatruje swojego narzeczonego z nieba, swojego Pana z nieba, swojego Zbawiciela z nieba. Oczekujemy, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie i weźmie nas do siebie. Przyjdź, Panie Jezu. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 16. część cyklu Jezus Chrystus przyjdzie znowu. 16. część. Dzisiaj zajmiemy się czasem ucisku, a dokładniej tym, co się stanie zaraz po pochwyceniu. Czym jest pochwycenie dla świata? Czym jest pochwycenie wierzących dla niewierzących? Co to oznacza? Więc jest to uruchomienie zegara proroczego, bo teraz zegar proroctwa stoi w miejscu, dopóki czas łaski trwa. Kiedy jeszcze jest czas Kościoła, to ten zegar stoi. Kościół nigdy nie był przedmiotem proroctw. Nigdy proroctwa Starego Testamentu nie zajmowały się Kościołem i te proroctwa zaczną się wypełniać zaraz po pochwyceniu. Pierwszą rzeczą, która teraz jest, to jest właśnie pochwycenie wierzących, zabranie wszystkich wierzących, a dopiero potem zaczną się kolejne etapy. Pojawi się człowiek grzechu, pojawi się czas ucisku, pojawi się później, po 7 latach, Pan Jezus Chrystus osobiście w chwale na ziemi i zacznie wprowadzać to, co mamy zapowiedziane, czyli nowe przymierze z Izraelem i Judą. Bo teraz jeszcze nowego przymierza nie ma. Nowe przymierze jest dopiero przyszłością. Nowe przymierze dotyczy tylko i wyłącznie Izraela i Judy, a reszta nie Izraelitów, nie Judejczyków nie jest tym nowym przymierzem bezpośrednio objęta, co najwyżej pośrednio na zasadzie spadających okruszków ze stołu, jak Syrofenicjanka skorzystała z uzdrowienia Pana Jezusa. I co teraz widzimy? Widzimy pierwszą rzecz, czyli czas ucisku. Ludzie zostaną pozbawieni wpływu chrześcijan, a duchowo patrząc, z ziemi zostanie zabrany Duch Święty. Duch Święty został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy. I w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zaczął przebywać na ziemi. Natomiast razem z Kościołem będzie potem odjęty Duch Święty, zabrany z pośrodka. I ziemia będzie bez chrześcijan i bez Ducha Świętego. Duch Święty powstrzymywał rozwój zła, a wtedy zło zostanie uruchomione z pełną mocą. Wszystkie rzeczy, których nie lubisz, wtedy będą rozwinięte w maksymalnej swojej okazałości. I będziesz musiał na tej ziemi żyć, jeżeli nie jesteś pojednany z Panem Jezusem Chrystusem. A jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, to cię oczywiście nie obchodzi ten czas ucisku. Zatem po pochwyceniu zacznie się czas wielkiego ucisku, jakiego nie zna historia. Druga wojna światowa to jest nic w porównaniu z tym, co będzie. Wszystkie czystki Stalina to jest nic w porównaniu z tym, co będzie. Pol Pot to jest nic w porównaniu z tym, co będzie. Najwięksi zbrodniarze, którzy dokonali zagłady w czasie historii, to byli jedynie prekursorzy człowieka grzechu.
Człowieka grzechu ludzie sobie wybiorą sami i to będzie dyktator wybrany według ich własnego serca. Złego serca, bo każdy ma z nas złe serce. I zostaną tylko ci ludzie, którzy odrzucili Chrystusa, nie chcieli pójść za Panem Jezusem. I ci ludzie będą wtedy na ziemi i będą się rządzić po swojemu. Będzie to okropny czas. I jeśli nie chcesz być razem z tymi wszystkimi ludźmi, którzy będą wtedy rządzić się swoimi zasadami, to ratuj się spośród tego rodu grzesznego i przewrotnego i przyjdź do Pana Jezusa Chrystusa. Tylko On cię może uratować. Pan Jezus Chrystus powiedział, że nikogo, kto do Niego przychodzi, nie odrzuci precz. Zatem jeżeli przyjdziesz do Pana Jezusa po zbawienie, to On cię uratuje z radością, będzie się radowało niebo, aniołowie i On sam. I ja też będę się cieszył, jeśli skorzystasz z łaski Bożej. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Co się musi stać, żebyś był zbawiony? Musisz wyznać Bogu swoje grzechy, uznać się za grzesznika i uznać Boga za świętego i dobrego. On, Bóg, zna twoje grzechy, czyli jest to bardzo łatwe komuś, kto zna twoje grzechy, wyznać te grzechy. Tam, gdzie jesteś, wyznaj te grzechy. I On doskonale cię widzi, Bóg cię widzi w każdym miejscu. Możesz jeszcze dziś przyjść do Pana Jezusa po ratunek. Na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa dokonanej na krzyżu Golgoty możesz być pojednany z Bogiem, bo wszystko, co jest potrzebne dla twojego zbawienia, Bóg już wykonał. Już został zabity doskonały baranek w twoje miejsce. I przyjdź do Boga, powołując się na tę ofiarę. Powiedz Bogu w ten sposób, że Pan Jezus, wiesz, że umarł za ciebie i chcesz, żeby ten baranek Boży ciebie zastąpił. A wtedy stanie się następująca rzecz. Bóg zrodzi cię na nowo, będziesz narodzony na nowo, staniesz się nowym stworzeniem w Chrystusie i będziesz przez Boga uważany za sprawiedliwego, tak bardzo sprawiedliwego, jak sprawiedliwy był sam Pan Jezus Chrystus. Natomiast twoje grzechy są wtedy przypisane doskonałemu barankowi Bożemu, który w 3 godzinach ciemności na krzyżu Golgoty stał się grzechem zamiast ciebie. Więc przyjdź do Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Nie chciej uczestniczyć w czasie ucisku po pochwyceniu. A pochwycenie może mieć jeszcze dziś miejsce. Pan Jezus Chrystus może przyjść jeszcze dziś, jeśli jeszcze wcześniej nie przyszedł. Ten odcinek jest nagrywany nieco wcześniej niż pokaże się na kanale. Więc może będzie tak, że to już będzie dopiero po pochwyceniu puszczone. Jeśli tak, to uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, wołaj do Boga w tym czasie sądu Bożego, w czasie tego wielkiego ucisku. Tylko Bóg jest Zbawicielem. On cię uratuje mimo tego, że znalazłeś się w tym strasznym miejscu. Ale niestety będziesz musiał przechodzić przez sądy, będziesz prześladowany za to, że uwierzyłeś Bogu. Z Bogiem. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 17 odcinek z cyklu Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I ten 17 odcinek dotyczy kwestii, którą możemy określić jako 70 tygodni Daniela, zliczanych też jako 490 lat. Opis tych 70 tygodni Daniela znajdujemy w Księdze Daniela, rozdział 9, 24 werset. Czytamy tam. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość
i potwierdzi się widzenie i prorok, i Najświętsze będzie namaszczone. Widzimy jednoznacznie, że mowa tutaj jest o 70 tygodniach. Tyle, że tydzień to jest 7 lat. Tydzień w tym ujęciu to jest 7 lat. I to takie 7 lat jest nazywane tygodniem lat. Skąd to wiemy? No, Biblia używa tego terminu i jest to często używane w Starym Testamencie. Ten termin nie jest obcy Żydom. I co tutaj widzimy? Na przykład w 3 Mojżeszowej, 25 rozdział od 1 do 13 wersetu jest mowa o tym właśnie takim cyklu. Zatem 70 tygodni staje się 70 razy 7, 490. Jest to bardzo ważne, że po tym okresie Bóg zobowiązał się wprowadzić dla Izraela i Judy nowe przymierze, czyli od tego momentu będzie tysiącletnie Królestwo Pokoju, nazywane też nowym przymierzem dla Izraela i Judy. I w ten sposób możemy spodziewać się wypełnienia tych obietnic, które Bóg złożył swojemu ludowi izraelskiemu. Czyli mamy do czynienia z obietnicą dotyczącą właśnie nadejścia nowego przymierza dla Izraela i Judy. Jest to kluczowa obietnica po 490 latach. I ten zegar uruchomiony będzie przez pochwycenie Pana Jezusa Chrystusa i możemy tutaj wiedzieć z całą pewnością, że tak będzie. Jesteśmy przed ostatnim tygodniem lat. Mamy 490 lat, odjąć 7, to jest 483 lata. I tutaj wspomnę o takiej bardzo ciekawej książce, Przychodzący książę, Sir Robert Anderson. I ta książka ma to do siebie, że jest bardzo stara. W przedmowie do 10 wydania Sir Anderson wspomina, że w związku z I wojną światową nastąpiła roczna przerwa w dostępie tej książki i dlatego musi ją wznowić. Czyli 1914 do 1918 roku już ta książka była tak znana, że miała 9 wydań. Ale ta książka jest ciekawa z bardzo wielu aspektów, ja tylko wspomnę dwa. Pierwszym z nich jest to, że Sir Anderson wykazał, że według 9 rozdziału Daniela dokładnie został wyznaczony moment wjazdu Pana Jezusa Chrystusa na osiołku do Jerozolimy i że to praktycznie co do godziny zostało wyznaczone i to potwierdziło ważność tego proroctwa. Druga ciekawa rzecz. On w 1914 roku już 9 razy wydał książkę, czyli tą książkę Nadchodzący Książę, w której jawnie pisze, że państwo Izrael musiało powstać, że musi powstać i oczywiście ono powstało w 1948 roku. Zatem mamy kolejny punkt potwierdzający tenże sposób odczytywania Biblii, który tutaj będziemy mieli zaprezentowany przeze mnie, mam nadzieję. Chyba że Pan Jezus wcześniej wróci, to nie będzie on zaprezentowany. Więc mamy Słowo Boże potwierdzane na wielu, wielu różnych etapach, na różnych aspektach i zachęcam do studiowania Słowa Bożego i ten fakt, że to są rzeczy niezaprzeczalne, powinien cię skłonić do tego, że jeśli jeszcze nie nawróciłeś się do Pana Jezusa Chrystusa, to czym prędzej wzywaj imienia Pańskiego, albowiem każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. I zachęcam cię do tego, żebyś pojednał się z Bogiem. W miejsce Chrystusa poselstwo zwiastuje
pojednaj się z Bogiem. Pan Jezus Chrystus umarł za ciebie na krzyżu Golgoty. I to wystarczy, to jest doskonałe dzieło Pana Jezusa. Doskonałe dzieło, wystarczające do tego, żebyś nie musiał iść na zagładę wieczną do piekła, na wieki wieków, do piekła zgotowanego diabłu i jego aniołom. Nie musisz tam iść, bo Pan Jezus za ciebie umarł na krzyżu Golgoty. Wyznaj Bogu grzechy, a On bez wypominania chętnie cię zrodzi na nowo i uratuje. Przyjdź do Boga jeszcze dzisiaj. To jest najważniejsza lekcja związana z tymi proroctwami, której możemy się nauczyć, bo to są najważniejsze aspekty związane z tym. To nie jest dla naszej ciekawości, tylko to jest ku naszemu zbliżeniu się do Boga, ku naszemu pokutowaniu, ku naszemu prostowaniu dróg przed Bogiem. I ratuj się z tego złego i przewrotnego rodu, jeśli jeszcze nie jesteś zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Niech Bóg ci błogosławi.